wiatrowej wilgotności. To są kopalnie zimne. Proszę, wchodzimy, proszę Państwa, na tą białą tablicę. Proszę bardzo. Gustem wiarę? Tak. Początkowo jest trudniej, ale... Nie denerwuj się. O. Nie bądź nerwowo. Podejdźcie Państwo troszeczkę bliżej. Proszę Państwa, prośba do osób, które robią zdjęcia. 20 minut po nas będzie szła kolejna grupa. I bardzo bym prosił, żeby te zdjęcia robić tak w miarę, żeby nie rozciągać grupy, bo później grupa ściga drugą, robi się taki chaos po cieniem, ale zawsze możemy się wymienić. Proszę Państwa, nie nagrywamy czego. Proszę Państwa, o samym wydobyciu uranu, temat górnictwa uranowego, najwięcej przekłamań, najwięcej kontrowersji. Pisze niekiedy o nas prasa, ale nie zawsze pisze prawdę. Na końcu Państwu wyjaśnię, jak to wyglądało. Zaczniemy od historii, tu gdzie jesteśmy. Proszę Państwa, trzy wzniesienia, wzgórza Rudnik. My jesteśmy we wnętrzu góry Sulica i na prawo od hotelu Wołowa Góra. Tu były zlokalizowane nasze kopalnie. Historia naszego górnictwa, wiek XII. 1148 rok, waloński mistrz górniczy Laurentius Angelus, w naszym tłumaczeniu to Wawrzyniec Anioł, tak się ładnie nazywał, na terenie Kowar, dociera do pierwszych złóż rud żelaza. Pierwsze zapisy o osadzie górniczej na terenie dzisiejszych Kowar, połowa XIV wieku, 1355 rok, tą datę przyjmujemy za początek istnienia naszej miejscowości. I data najważniejsza, czerwiec 1513, otrzymujemy prawa miejskie, prawa miasta górniczego. Nadał je ówczesny król Czech i Węgier Władysław Jagiellończyk, syn króla Polski Kazimierza. Ten intensywny rozwój górnictwa trwa u nas do końca XVI wieku. XVII wiek, długa, wyniszczająca wojna o podłożu religijnym, wojna 30-letnia, kładzie kres naszemu górnictwu. Wszystkie kopalnie są pozamykane. Ten zastój w górnictwie trwa dość długo, do drugiej połowy XVIII wieku, kiedy terenem zaczynają zarządzać Prusacy. Za ich panowania kopalnie wracają, czy odzyskują dawne znaczenie. Nawet, proszę Państwa, powstaje tu u nas Towarzystwo Gwareckie, założone przez bardzo znaną postać pruskiego ministra górnictwa, hrabiego von Redena. Mieszkał niedaleko od nas w pałacu w Bukowcu, który do dnia dzisiejszego się zachował. On założył tu gwarectwo, jego małżonka Joanna Fryderyka w XIX wieku sprowadza kościółek bank do Karpacza Górnego, a więc rodzina, której dość dużo zawdzięczamy. Gwarectwo powstało dlatego, że proszę Państwa, oprócz rud żelaza w naszych kopalniach zaczynamy wydobywać inne surowce, duże ilości rud ołowiowo-cynowych, znacznej ilości miedzi, duże ilości srebra. W wypadku naszej kopalni był to fluoryt, jak wygląda niedługo Państwu pokażę na zdjęciach. I faza końcowa naszego górnictwa, górnictwo uranowe. Jak to się wszystko zaczęło? Proszę Państwa, jak jechaliście do nas do góry, kilometr niżej, po lewej stronie strumienia, widoczne były takie stare, szare budynki wychodzące ze wzgórza. Jest to teren największej, najstarszej kopalni, która działała u nas do 1972 roku. Kopalnia Wolność. Na terenie tej kopalni, w wyrobisku o nazwie Wulkan, w 1926 roku górnicy niemieccy
po raz pierwszy natrafiają na smułkę uranową, zwaną również blendą smolistą. Proszę Państwa, to jedna z najbogatszych rud uranu, pomiędzy 60 a 80% zawartości uranu. W tym czasach uran jeszcze nie ma jako takiego zastosowania. On łączył się niemal z wszystkimi minerałami w wypadku kopalni Wolność z wysokogatunkową rudą żelaza z magnetytem. I to, proszę Państwa, wszystko praktycznie trafiało na przykopalniane hałdy. Od 1935 roku pewne ilości rud uranu Niemcy z Kowar wywożą do Oranienburga. Są to laboratoria niedaleko Berlina. W tych laboratoriach z rud uranu otrzymywali czy uzyskiwali niewielkie ilości radu, który jeszcze nie na ogromną skalę, ale był już stosowany w medycynie. Prawdziwa kariera uranu zaczyna się nieco później. 1938 rok, uczeni niemieccy Otto Hahn z asystentem Fritzem Strassmannem dokonują rozszczepienia jądra atomu uranu, uzyskując przy tym ogromną energię. Prace tych uczonych zbiegły się z wynalezieniem zjawiska reakcji łańcuchowej przez Włocha Fermiego, noblistę. I to jest początek kariery uranu. Proszę Państwa, pod koniec wojny zakłady w Oranienburgu zostały celowo zbombardowane przez Amerykanów. Wiedzieli, że będzie to radziecka strefa okupacyjna. Dla odwrócenia uwagi zbombardowano wtedy również Drezno. Największe zniszczenia Drezna w tym samym okresie. Mimo zniszczeń Rosjanie trafiają na pojemniki z uranem, gdzie pisze wyraźnie, skąd uran pochodzi. Jest to miejscowość Schmiedeberg, konkretnie kopalnia Wolność. Proszę Państwa, okres, gdzie zrzucono już dwie bomby atomowe na Japonię. Wywiad radziecki już w 1942 roku wiedział o obecności uranu w Kowarach. Nie mieli jeszcze wtedy pojęcia, że ziemie te zostaną nam przydzielone. We wrześniu 1947 podpisujemy z Rosjanami ściśle tajny układ mówiący o dostarczaniu im i sprzedaży rud uranu. Z naszej strony podpisuje to oczywiście Bolesław Bierut. Pierwsi Rosjanie zjawiają się w Kowarach w styczniu 1948 roku i przejmują zarząd nad naszymi kopalniami. Proszę Państwa, Rosjanie pozostali do 1956 roku, wywożąc w międzyczasie z naszych kopalń około 604 ton w przeliczeniu na czysty metaliczny uran. A więc, proszę Państwa, sporo. Kiedy oni się tu pojawili, na tym terenie działały 22 grupy geologiczno-poszukiwawcze, których zadaniem było znajdowanie nowych złóż uranu. Szukali niemal w całej Polsce. Proszę Państwa, sprzęt radziecki, aparatura radziecka, szefem takiej grupy był Rosjanin, pracowali Polacy. Proszę Państwa, te ekipy namierzyły 70 miejsc, gdzie występowały okruszcowania uranowe. W końcu zaczęło działać 9 kopalń, 4 z nich w Kowarach. Kopalnia Wolność, o której Państwu mówiłem, liczy rzepa, ta, którą będziecie zwiedzać. Najważniejsza, po drugiej stronie góry, niedaleko kopalnia Pod Górze. Rosjanie odkryli złoża w roku 50. Działała 51-58, dała największą ilość uranu, ale kopalnia ma również na sumieniu największą ilość istnień ludzkich. Warunki pracy w tych kopalniach makabryczne. Promieniowanie niekiedy ogromne. Wiek życia tych ludzi, którzy tu pracowali, bardzo krótki. Już dawno tych ludzi nie ma. Więcej na ten temat powiem Państwu na trasie. Kopalnia czwarta, nie prowadzono tam wydobycia, służyła jako sortownia, to kopalnia Wiktoria. I jeszcze, proszę Państwa, te najważniejsze. Uran wydobywano w okolicach Kamiennej Góry, kopalnia Okrzeszyn. Dalej okolice Janowic Wielkich, legendarna Miedzianka. Miejscowość, która pod koniec 60. lat praktycznie przestała istnieć. Historia uranu, proszę Państwa, krótka, 3-letnia, ale w wyniku szkód górniczych i później przymusowego wysiedlenia ludności pod koniec lat 60. praktycznie wymazano tą miejscowość z naszych map. Największa kopalnia uranu, okolice Gryfowa Śląskiego, to Radomów, zamknięta w 63. roku, dała około 350 ton czystego uranu, tyle co 4 kopalnie kowalskie. Kolejne złoża, okolice, proszę Państwa, podziemnego kompleksu Rize w Górach Sowich, miejscowość Grzmiąca, tuż przy Głuszycy.
kolejne złoża Klepno w Kotlinie Kłodzkiej. I najdalej wtedy działająca kopalnia uranu na terenie naszego kraju to Góry Świętokrzyskie, miejscowość Rudki, tuż przy kopalni Staszic. To są te najważniejsze kopalnie. Proszę Państwa, na tych kolorowych fotografiach, proszę Państwa, widzicie stara część naszej kopalni. Kopalnię opuszczono w 1954 roku, proszę Państwa, zrobili te zdjęcia moi znajomi. No oni nie weszli do stoli tak jak my, ale zjechali na brzuchu przez dziurę wybitą przez Wielkołaka. Zrobili te zdjęcia i czym prędzej stamtąd uciekali. Proszę Państwa, sztolnia numer 7 jest w tej chwili 300 metrów od nas, na naszym poziomie, w drugiej stronie, gdzie tam była ta zasada tych kopalni. Proszę Państwa, wyrobiska w tych kopalniach mierzyły 1,60 m na 1,40 m. W takich warunkach się będzie pracować. A tu macie Państwo fluory wydobywane tu w tej kopalni. To jest ten bardzo piękny minerał. Proszę Państwa, wydobywano go tutaj, bo to był topnik przy produkcji miedzi, ale jest również to bardzo piękny kamień kolekcjonersko-jubilerski i w przypadku naszej, proszę Państwa, kopalni, w tym fluorycie czy w górotworze schodziły ukośne żyły uranowe, które wyrywano z górotworu i zaliczono tą kopalnię do jednej z czterech na terenie kopalni. Ruszamy na naszą trasę do przejścia 1200 metrów. Światło będzie się zapalać w trakcie naszego przejścia. Podłożę kilka zrezygnował. Proszę bardzo, ruszamy. Będę to wrzucał na YouTube'a, powiem o gdzie. Wy obejrzycie później. W paru dniach. Jakościowo, ale
otrzymać dobre aparaty, bo te klucze, które są oddane, to wcale nie znajdziemy. A więc to najpostojniejszy minerał z koryty ziemskiej kwarc. To jest ten mleczno-biały czy przeźroczysty kryształ górski, ale czy dobrze najdobrze patrzycie, mamy tu również kolorowy. Ale super dynamika. Bobka na kuli. Ciężarówka nie wjechała tutaj sama, takiej możliwości nie było. To były zbyt małe wyrobiska, została kupiona w całości, przyjechała o własnych siłach. Rozebrano ją na czynniki pierwsze, gdzie się rozmontowano, ona jest w całości. Więc nie będziemy widzieć końcową część, proszę Państwa. I wracam jeszcze, co chcieliśmy tam przedstawić. Widzieliście Państwo sztaby złota, ciężarówkę. Kolekcja nie dotyczy w żadnym przypadku sławnego złotego pociągu z Pochałcego, o którym nic już nie wiadomo. Proszę Państwa, to jest inna sprawa, również niewyjaśniona, a mianowicie ukrycie złota Wrocławia. Pod koniec 1944 roku Wrocław został ogłoszony twierdzą. Ówczesny gauleiter Karl Hanke nakazał zdeponować w siedzibie policji rezerwy złota wszystkich banków Wrocławia. Zdeponowano tam również biżuterię, pieniądze osób cywilnych. Do tego doszły archiwa, dokumenty. Zebrało się tego prawie 35 ton. Przed zamknięciem oblężenia Wrocławia przez Rosjan. Prawdopodobnie w styczniu 45 ciężarówkami zostało to wszystko wywiezione w naszym kierunku. Ślad po transporcie urywa się w okolicach Jeleniej Góry. Ślady ukrycia depozytu prowadzą do wielu miejscowości, takich jak Bielisławka, czy Złotoryja, czy proszę Państwa w okolice dzisiejszej Śnieżki. Trudno dostępne sztolnie w okolicach Doliny Łomnicznej, czy nieco dalej położonego Białego Jaru. Takie ciężarówki były widziane w towarach. Na parkingu przy dzisiaj już nieistniejącym ogromnym schronisku na Przełęczy Kowalskiej. Schronisko zostało najpierw przeznaczone do remontu, później celowo podpalone. Dzisiaj nie ma to nim znaku. Nie udowodniono, czy te ciężarówki coś przywiozły, czy wywiozły. Jeżeli próbowano coś takiego u nas schować, proszę Państwa, takich sztolni, jak wy zwiedzacie, na terenie Kowar mamy 27. Udostępniane do zwiedzania tylko dwie. Z chwilą, kiedy kopalnie przestały pracować, celowo powysadzano w powietrze wszystkie sztolnie na terenie Kowa. Na niektóre zwalono po pół góry, że nawet przy dzisiejszej technice nie ma możliwości dotarcia do nich.
Jest to ponad 300 km nie do końca zbadanych wyrobisk górniczych. Złota próbowano szukać na różne sposoby, po amatorsku czy zawodowo. Pod koniec lat 80. złoto było szukane przez nasze wojsko. Przy ogromnych nakładach pieniężnych pod patronatem dwóch znanych, dzisiaj już nieżyjących generałów. Proszę Państwa, grupy te znalazły skrzynie z numizmatami w okolicach sławnego klasztoru w Lubiążu. Na złoto nie natrafiono. Mimo próby dotarcia do sztolni na Kozackiej Dolinie czy Sowiej Dolinie w Karpacie. Proszę Państwa, te tereny to wiele innych zagadek. To nie tylko kwestia Złotego Pociągu czy Złota Wrocławia. Do tego dochodzi jeszcze, proszę Państwa, sens budowy ogromnego podziemnego kompleksu Lizer w Górach Sowich, którego przeznaczenia nigdy już nie wyjaśniono, pewne sprawy zostały już dawno zamknięte. U nas bliżej nie wyjaśniono do dzisiaj tajemnic wzgórz łomnickich, czy proszę Państwa sens budowy ogromnej strategicznej drogi sudeckiej, bo pochłonęła wiele ofiar, do dnia dzisiejszego nie jest się kończą. Tu za Państwem sprzęt stosowany przez radownictwo górnicze i kolejne eksponaty obrazy. Proszę Państwa, na prawo i na co. Pozwalamy na to wszelkie normy. Proszę Państwa, jakie to promieniowanie było naprawdę, wiedzieli tylko ci, którzy takie przyrządy obsługiwali, nie informując absolutnie o tym górników. Kolejna rzecz, proszę Państwa, nie można powiedzieć, że górnicy nie wiedzieli, co wydobywają. Oni dobrze wiedzieli, że są to rudy uranu, ale nie było żadnej informacji dotyczącej skutków, jakie to za sobą pociąga. Proszę Państwa, były to kopalnie takie dość dziwne. A jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa, każdy z pracowników podpisywał lojalkę. Zachowały się takie w dzisiejszych archiwach. Nie wolno nic było górnikom mówić na temat pracy, co wykopują i gdzie. Proszę Państwa, kto powiedział za dużo, do dzisiaj nie wiadomo, co się z takimi ludźmi stało. Najbliższa rodzina wiedziała, że ma górnika, który pracuje w kopalni. Do tego się to sprowadzało. Proszę Państwa, u nas nie było pokładów uranu, tak jak węgiel, miedź czy siarka. U nas on występował w postaci żył. Żyły zaczynały się na powierzchni wzniesień i pod takim ostrym kątem schodziły w głąb górotworu. Najszersze żyły uranowe, jakie u nas wydobywano, miały od 20 do 40 cm. Ale nie wszędzie te 40 się trafiały. Uran był wtedy tak potrzebny, że jak trafiono na dobrej ilości, dobrą jakość rudy, wyrywano z górotworu nawet żyły 5-centymetrowe. Tu macie taki przykład, to jest szyba ołowiana, mająca właściwości chroniące za szybą 6, może 7 cm szerokości, zupełnie czarna skała. Ona, proszę Państwa, ciągnie się tu w naszym kierunku, tu jest w zaniku. I tu się nieco rozszerza. Dwa metry dalej się kończy, ta zupełnie czarna. Proszę Państwa, tak mniej więcej wyglądała słupka uranowa, do której dotarli Niemcy w latach 30. I jeżeli wyrobisko było tej wielkości, wyrywano to z górotworu, czym się dało. A więc różnego rodzaju narzędzia, później pakowano to do różnych pojemników, dostarczano do miejsca transportu. Proszę Państwa, przeciętny wiek życia górnika uranowego 42-46 lat. To jest przedział wiekowy, gdzie odeszła największa ilość ludzi.
odchodzili ludzie znacznie młodsi, niekiedy 29-30-latkowie. Wbrew pozorom niepromieniowanie było najgorsze dla tych ludzi. Proszę Państwa, choroba numer jeden, która zdziesiątkowała najbardziej górników, była to krzemica, rodzaj pylicy znacznie gorszej od węglowej, osadzanie się kamieniami na płucach. Oni to, proszę Państwa, nazywali betonowaniem płuc. Oni czy lekarze. Choroba numer dwa, krzywico, gruźlica. Proszę Państwa, do chwili wprowadzenia obowiązku przepłuczek wodnych otwory w skałach były wiercone na sucho. Zatylenie było takie, że górnika nie widział na odległość 1,5-2 metrów, on to wszystko wdychał. Do tego dochodziła, proszę Państwa, prawie 100% wilgotność i temperatura, jaką Państwo czujecie. 8 stopni przez okrągły rok, tu się temperatura nie zmienia. W trzeciej kolejności oczywiście choroby popromienne. Stwierdzano je u osób, które przepracowały tu kilka miesięcy, niekiedy po 2-3 latach. To zależało od wielu czynników, na jakim oddziale w kopalni pracował, czy też głównie od odporności organizmu. Proszę Państwa, najczęstsze choroby popromienne to nowotwory, przede wszystkim tchawicy i tarczycy. To były organy najszybciej atakowane przez promieniowanie. Proszę Państwa, coś tych ludzi musiało tu jednak trzymać, bo chętnych do pracy nie brakowało. To oczywiście zarobki. Proszę Państwa, w tamtych czasach górnicy węglowi, jedna z lepiej opłacanych ludzi, zarabiali około 6 tysięcy, górnik kolorowy zarabiał 5-6 razy tyle. To były, proszę Państwa, zarobki rzędu 30-35 tysięcy, nadzór techniczny nawet do 72 tysięcy. To jest ciężkie do wyobrażenia, ale tak rzeczywiście, proszę Państwa, było to mnóstwo pieniędzy. Okres ten najlepszy w naszym górnictwie nie trwał długo. Z chwilą wyjazdu Rosjan w 1956 roku kopalnie praktycznie zakończyły swoją działalność. Nie dlatego, że uran został wyeksploatowany. Proszę Państwa, uran jest jeszcze we wszystkich kopalniach. Do dnia dzisiejszego odkryto nowe złoża uranu na terenie naszego kraju. To już nie tylko Sudety. Ale obawiam się, że proszę Państwa, sprawy uranowe będziemy oglądać tak, jak to Państwo widzicie w tej chwili. Jesteśmy krajem, co ważne, zasobnym w uran samowystarczalnym. Nasz rząd te zasoby uranu traktuje jako rezerwę paliwową. Tak to się, proszę Państwa, fachowo nazywa. Nie mamy żadnej elektrowni atomowej, proszę Państwa, żadnych urządzeń, do których uran byłby wykorzystywany jako paliwo. O ile pierwszy reaktor EWA w Świerku był zasilany naszym uranem w początkowej fazie działania. Teraz mamy nowocześniejszy EWA w Otwocku, ale pracuje w oparciu o paliwo kupione za granicą. To dzisiaj, proszę Państwa, żaden problem, łatwiej kupić gotowe paliwo niż uruchomić własną kopalnię. Największe słucham? Mam na niewielkie potrzeby. No tak, tak, bo nie ma, no może to się. Chociaż proszę Państwa, program atomowy jest, mamy 21 rok, miała być oddana do użytku w tym roku pierwsza elektrownia atomowa, przerobiony połaniec w Urośle do wszystkich. Proszę Państwa, z pomysłu się wycofano, mamy 21 rok, sprawy zostały cofnięte, kiedy będzie pierwsza. Nie jestem w stanie Państwu powiedzieć. Proszę Państwa, największe złoża w tej chwili uranu w naszym kraju to okolice miejscowości Kąty Rybackie, Krynica Morska, ciągnące się aż po Elbę. To są największe złoża uranu w tej chwili. Porcelanę stołową, gdzie pakowano 45% uranu, z czegoś takiego ludzie jedli. Proszę Państwa, mało tego, bo uran pakowano do past do zębów, pasty do zębów i kremy kosmetyczne, proszę Państwa.
dlatego spotkaliście się z Państwem z takim określeniem jak promienny uśmiech, czy błyszcząca cera. To się to musiało brać. Proszę Państwa, w takim szkle uranu mamy niewiele. Jeden najwyżej 1,5%. Ludzie to kupują, trzymają w domach. Można gdzieś w jakiś sposób to kupić. No my tego nie robimy, prawdopodobnie sprowadzone z Czech. Świeci tylko w nadfiolecie. Gdybyśmy to wyciągnęli na światło dzienne, wygląda jak zwykłe szkło. Proszę Państwa, tu mamy takiego oficera radzieckiego, trochę zdezolowany. Dlaczego? Ja zaraz Państwu powiem. Tył tej ciężarówki. Przejdźcie Państwo dalej. Ja zaraz do Państwa podejdę. Fajne? Wyglądać, ale utrzymanie tutaj odzieży u nas jest raczej niemożliwe. Czekamy na kolejny mundur. Po pół roku jest do wyrzucenia, proszę Państwa, mimo traktowania różnego rodzaju preparatami. I żeby nie był nagi, to żeśmy go tymczasowo przeodziali w płaszcz polskiego kolejarza. Ale będzie wyglądał porządnie. Proszę Państwa, nawiązanie do czasów, kiedy mieliśmy tu Rosjan, lata 48-56. I tu obalamy pewne mity, proszę Państwa, bo wiele osób uważa, że uran brali za darmo. Proszę w to nie wierzyć, to jest nieprawda. Proszę Państwa, wszystko, co było związane z wydobyciem uranu, sprzęt, aparatura, opłacanie transportu, głównie kolejowych, ostatni odszedł do nich w 72 roku, płacili, proszę Państwa, w rublach transferowych. To były bardzo korzystne układy dla naszego kraju. W tych czasach, o których mówię, rubel był równoznaczny z dolarem, ale to szybko się to odwróciło na niekorzyść rubla. Później już to było niekorzystne, ale początkowo bardzo korzystne dla naszego kraju. I proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz, sprawa ich odejścia. Prasa podaje odprężenie polityczne, decyzja Gomułki, 56 rok. Prawda jest inna, oni zaczęli stąd wyjeżdżać już około 54 roku, odkryli własne złoża na Kołymie, na Uralu. U siebie mieli tanią siłę roboczą, byli to więźniowie, zesłańcy polityczni czy zwykli kryminaliści. Proszę Państwa, u nas osoby karane nie były w naszych kopalniach zatrudniane. Proszę Państwa, górnictwo uranowe to była jakby odrębna gałąź przemysłu. My nawet nie podlegaliśmy pod górnictwo. Proszę Państwa, górnicy uranowi pod koniec lat 40., na początku 50. mieli własne szpitale, własne karetki pogotowe. To było nie do pomyślenia w tych czasach. Jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa, nawet taki szacowny urząd jak Urząd Bezpieczeństwa UB nie miało wstępu na teren kopalni uranu. Placówki były tu, gdzie uran wydobywano, ale na teren całej kopalni nawet UB nie miało wstępu. Przejdziemy, proszę Państwa, dalej. Wychodzimy z naszego labiryntu. Wyjście pewnie w tą stronę. Jeszcze nudzik. Thank you.
pański poglądy. Powiedz, by to szona jest kochanie. Główna kopalnia, główna sztolnia naszej kopalni liczy rzepa, wybita po wojnie w 1949 roku przez Rosję. Bito ją w określonym celu, proszę Państwa, z drugiej strony, ta zasadnicza część kopalni tam się znajdowała. Nie było drogi dojazdowej, trudno dostępny teren, tu od strony hotelu była wygodna droga. Sztolnia miała połączyć dwie części kopalni, tu gdzie stoicie Państwo było torowisko. I tu miał następować wywóz urobków. Nie zrobiono tego. W trakcie prac niedaleko od nas zdiagnozowano te najbogatsze żyły uranowe i od 1951 roku zaczęła pracować kopalnia pod górze. Wszystko poszło w tamtym kierunku. Uranu było znacznie mniej, gorszej jakości. Nie łączono już dwóch części kopalni, rozebrano torowisko, tu powstał ogromny magazyn i wycofano się z tej kopalni w 1954 roku. Sztolnia ma 200 metrów, wlot na terenie hotelu wiąże się to z dochodzeniem ludzi tu do placówki leczniczej, do jedynego w Polsce inhalatorium radonowego. Ja później Państwu wyjaśnię, o co tu chodzi. Proszę Państwa, tu pracę zakończono, za tymi górnikami jest 70 metrów nieodszczelonej skały. I 70 metrów dalej, na naszym poziomie, znajduje się ta sztolnia siódemka, którą oglądaliście na początku na zdjęciu. A więc tego już nie połączono. Proszę Państwa, mamy tu inscenizację wybuchu. Jest dość głośno. Ja nie mam wyjścia, muszę to prezentować. Ale proszę Państwa, turyści mają wyjście. Kto się boi, nie wchodzi na tą platformę. Kto się nie boi, wchodzimy dalej. Łamiemy przepisy, bo ja odpalam z przodka. To było niedopuszczalne, proszę Państwa, lekarzom mam tak robić. Państwu wyjaśnię pewną rzecz. Jesteśmy w trakcie wymiany aparatury, a więc nie będzie tak strasznie głośno. To, co będziecie słyszeć razy cztery, tak to będzie kiedyś brzmiało. W takiej ściszonej wersji, ale utrzymanie tu aparatu jest bardzo ważne. To, co proszę Państwa, tu się dzieje z aparaturą, to zobaczcie. To są kolumny, które działają tu półtora roku. Wszystko do wymiany. Dziennie wchodzą tu osoby na godzinne inhalacje. Śpią, leżą, bądź rozmawiają przez godzinę przy muzyce, wdychają radon. Proszę Państwa, radon jest to gaz szlachetny, który zawsze jest obecny w złożach uranu.
W nadmiarze jest bardzo niebezpieczny, ale do 1600 becquereli leczy mniej ludzi. Według solidnych kilkumiesięcznych pomiarów tu w naszej inhalatorium to stężenie radonu wynosi około 1050 do 1070 becquereli. Dawka uważana za bezpieczną dla człowieka to 3700 becquereli, ale proszę Państwa, też należy przyjąć, że jest to dawka bezpieczna, o ile nie siedzimy tam bez sprzętu. Tu jest tylko wdychanie, reszta zabiegów w części hotelowej. Proszę Państwa, przede wszystkim zwalczane są wszelkie choroby o charakterze alergicznym, stąd ta tabliczka antyalergii. I bardzo dobry skutek w leczeniu tego typu schorzeń. Tu, proszę Państwa, mogę poświadczyć własną osobą. Przyjąłem się tutaj z ogromną alergią. Nabawiłem się jej na widok szefa w poprzednim miejscu pracy. Tu po paru miesiącach, jak ręką odjął, nawet proszę Państwa dalej, bo w tej chwili mi nie przeszkadza jego obecność, nawet dzień dobry. Coś w tym jest. Ale proszę Państwa, to nie tylko, bo również radonem są zwalczone wszelkie choroby o charakterze astmatycznym. Układ kostny, proszę Państwa, powikłania pocukrzycowe. Sprawy niepłodności, no i różnica ciśnień. Podaje się, że proszę Państwa, radon jakby regulował czynności zachodzące w organizmie człowieka, czy podobno podwaja wydzielanie przez organizm testosteronu. A więc coś w tym, proszę Państwa, jest. Dużo sposobów leczenia. No, w czasie tych zabiegów tam nawet, proszę Państwa, miesza się ludzi z błotem przywożonym z Konga o specjalnych jakichś właściwościach leczniczych. Proszę Państwa, ogólnie dostępna w tej chwili placówka. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, w hotelu, w recepcji uzyskacie pełne informacje z numerami telefonów, jaki rodzaj zabiegu, wystarczy się tylko umówić na to. Ja jeszcze widzę, że konieczna konsultacja z lekarzem, bo proszę Państwa, jedna inhalacja na pewno nic nie da, ale 6-7 inhalacji już wnosi pewne pożądania, pożądane efekty. Także wszystko Państwo zobaczycie w tym. To jest 100-metrowe wyrobisko z leżankami. Nie wchodzi w skład trasy, ale ja zawsze mając nadzieję, dokąd mnie szef nie złapie, to ja to ludziom pokazuję. Proszę bardzo. Sanatorium. Sanatorium? Pani i basen jest. A woda jest bardzo zimna. Super, czy nie? Z czasem okaże się, że dojdziesz do wniosku, że jak jest wilgotno, to jest w porządku. Oparłem się tam o ścianę. Może się kimnąć. W tej kopalni co byliśmy znamo zimę, bo też takie były takie sanatory. Godzinę na godzinę czasu przychodzą i nie wdychają to powietrze. Jasno. Proszę. Jaka jest? Nie słyszałem, nie słyszałem, co pan powiedział. Tu, gdzie znajduje się ten dom, znajduje się jakiś szlachetny dom. Przez godzinę były wiekowo inhalacyjne na stronie. Proszę Państwa, pisano wtedy entuzjastycznie o tego rodzaju badania, widoki zaszczędne miało to iść z wielkim rozmachem. Proszę Państwa, w 1992 roku doszło do katastrofy długo padającej też w roku Kamy.
kamień ruszył pod pierwsze zabudowania Kowar, zawaliło się część wyrobisk w kopalni Rozbliżek i również szyby wentylacyjne. Zanim to wszystko ogarnięto, uzdrowisko w Czechnicach się wycofało z przedsięwzięcia. Nie wiemy do dzisiaj, czy z powodów finansowych, czy innych. W 1992 roku zaprzestaliśmy Państwa zlecenia. Dopiero 10 lat później właściciel całego rynku, to co Państwo widzicie, zbiera się z prywatnych rękach, utworzył to inhalatorium, w której jest. Tak, to jest wszystko z prywatnych rękach. Proszę Państwa, no niestety teraz po latach wychodzą szokujące wiadomości. Może traficie na taki artykuł po zdrowie czy po śmierci. Okazuje się po wielu latach, że osoby, które były przywożone z Ciepłic, w kopalni po górze były niekiedy narażone na promieniowanie rzędu 4800 do 6200. A więc 5 razy więcej. Proszę Państwa, co gorsze, wiedziała o tym obsługa medyczna, wiedziała grupa górnicza, która to wszystko doglądała. Były zalecenia, były jakieś sprawy do przerobienia pewnych rzeczy, ale jak się u nas często dzieje, zawsze jakieś te przepisy dopiero po latach odmienne. Tu takiego niebezpieczeństwa nie ma. Podlegamy pod Instytut Medycyny Pracy w Łodzi. Są regularne badania, są dezometry rozwieszone na naszym kraju. Także jesteśmy na bieżąco informowani. O, promieniowaniu jakiegoś. Proszę Państwa, musimy wrócić do wszelkiego rodzaju imprezy okolicznościowe, huczne barburki, no niestety przez ostatnie dwa lata nie obchodzone ze zrozumiałych względów. Jest, proszę Państwa, zimno, imprezy niekiedy ciepłe, a nawet gorące. Najgorszy jest początek, jak zresztą w wielu dziedzinach, proszę Państwa, później można to wytrzymać. Sam dałem udział w kilku imprezach. Chociaż różnie to bywa, bo zdarzali się tacy, którzy zanim się wszystko rozkręciło, to już trzeba ich było wyprowadzać. Także różnie. Że nawet ta wilgoć i zimno nie miało wpływu. Proszę Państwa. Tak, dalej macie Państwo takie szklane naczynia. To jest ukłon w kierunku laborantów. Proszę Państwa, po upadku górnictwa mieliśmy tu laborantów. To byli uchodźcy religijni, którzy po wojnie 30-letniej napływali na te tereny. Przerabiali w przydomowych laboratoriach rośliny, zioła na leki, mazidła, nalewki niekiedy wysokoprocentowe. Działali do początku XX wieku. To bardzo znani w całej Europie. Proszę Państwa, jedna z największych tragedii zabiła prawie 100 tysięcy ludzi. Szereg osób zmarło jeszcze w wyniku powikłań. Proszę sobie wyobrazić, że w czasie detonacji tej bomby reakcji rozszczepienia uległ niecały kilogram uranu. Około 800 deko. Proszę Państwa, to były jeszcze konstrukcje niedoskonałe, bo nie trudno sobie wyobrazić, gdyby rozszczepieniu uległo 60 kilka. To by była tragedia dużo większa, proszę Państwa, więc większość poszła w atmosferę, ale swoje zrobiła. I proszę Państwa, jedyna całkowicie uranowa bomba, która została użyta przeciwko ludności cywilnej. Przejdziemy, proszę Państwa, dalej rozwoju. Pamiętasz?
własności. Proszę Państwa, drewno sosnowe wytrzymujące dość duże obciążenia. Taka obudowa u nas wytrzyma 10 lat, nie więcej. To jest po 10 latach do wymiany. Mam prośbę, ostatnia osoba, żeby zamknęła tą bramę i z góry dziękuję, jak jesteśmy wszyscy. Proszę Państwa, obudowa zwarta drewniana gadająca, tak ona się zwie. Słyszycie? Jeszcze poskrzypię troszeczkę Państwu. Proszę Państwa, nacisk górotworu, to wszystko potwornie skrzypiało, jakiś czas wytrzymywało, ale trzeba było wiać z takiego miejsca, co też górnicy czynili. Kolega idący za nas, jak skrzypi, ma w zwyczaju uciekać parę osób, zanim zawsze biegnie, ale co gorsze, ostatnio zabrał mi pół grupy. Ja wchodziłem i ludzie z powrotem zaczęli uciekać, dlatego ich połapałem. Jeszcze nie wszedłem, a już uciekł. Na pewno zbudować to będziemy. Co to słyszysz? 10 lat wyszło. No i później już będzie wchodzić. No to w takich warunkach dzisiaj się tak. Ale jazda. Warunki.